Witam gorąco wszystkich, ja jestem Daris i zapraszam do kolejnego odcinka na mapie No Man's Land w trybie Survival. Dzień 21, po naprawdę ciężkiej nocy i walce z trawą, w końcu dokończyłem to belowanie, także zostało tam jeszcze skrawek trawy do skoszenia. Część beli będzie już dzisiaj do zebrania. Taki jest mój plan na dzisiaj. Co jeszcze zostało do zrobienia? Szklarnie wyglądają w porządku. Nie ma co narzekać. Jeśli chodzi o zwierzęta, mamy nowe owieczki. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chodzi o kury, co niby trzeba będzie je nakarmić. Ale to jeszcze je zostawię. Także tutaj będę musiał chyba zrobić już miejsce. Jasne, zobaczę. A, jeszcze jest. Także chyba jeszcze się będą gdzieś palety może pojawiać. Na razie jest miejsce na pewno. Jeśli chodzi o jajka, to można by było część z tej palety przesunąć na półkę. Co tam jeszcze miałem sprawdzić, jak sprawa się przedstawia? Promocje JCB jest dobra maszyna, 252 i Class 3 ona za 30 tysięcy, to jest słabsze. A ja będę lepszy. Jeśli chodzi o JCB, to może bym się skusił na niego, aczkolwiek nie miałbym do czego go na razie wykorzystać, także zrezygnuję. Na razie to tylko priorytetowe rzeczy mam do kupienia, także na razie odpuszczę sobie. Dobra. Jajka powinienem zacząć sprzedawać jutro bądź pojutrze. Już tam powinna być specjalna cena na nie. Jeśli ich wcześniej nie rozbijęcie przy składowaniu. Najbardziej co mnie teraz martwi, potrzebne do kupienia to kosiarka większa, żeby to szybciej już było do koszenia trawy. Nic na razie jeszcze nie ma w promocji. Oj, się wsunęło budynek. Więc trzeba będzie wydać pełną kwotę na kosiarkę. Muszę sprawdzić, jak tam wygląda, którą najlepiej zakupić. Jeśli chodzi o samego Gatora mojego kochanego, to on tam dużo nie pociągnie tych kosiarek, więc tego będę musiał użyć pewnie Rzędira. Największa nie dostanie. Nic w rzędzie. Też nie wyjdzie. Przydajcie. A tu weszło dalej. A, wystarczy znowu. Znowu część tam, tu też znowu drugą część tam wrzuci, to wystarczy. Jeśli chodzi o sałatę, to wczoraj nie zabrałem jej do sprzedaży.
Ale jest przy tym modzie jest opcja taka, że na dwóch rzędach się tam układa, także zostaje dość, jeszcze się wstrzymiem od sprzedaży i wyłożenia tej sałaty. A teraz na razie skupię się na tych belach. Włączę teraz timelapsa, żeby to jakoś szybciej zleciało. Da się coś kupić na wnętrzu. Dzień dobry. Tutaj jak zwykle dalej nic nie ma. Wejdźmy sobie na kosiarki. Co tu mamy? 75 tysięcy 10 metrów. Okej. Tutaj to też nie. 55 tysięcy. Może by wystarczyło tą kupić tylko. A, 75 tysięcy. To jest ciekawe. Aha, bo jest pas zbierający. Szerokość 10,2 metra. Czyli bez tego pasu zbierającego mamy za cenę 55 200 koni mechanicznych. I prawdopodobnie ją chyba wezmę. 200 koni to John Deere powinien sobie dać z nią radę. Jeszcze tylko zerknę, czy coś. O, to 150 kosztuje. To ma 160 koni, 10 metrów, ale jest bez tego pasa i więcej kosztuje. Czy też ma ten pas? Chyba nie ma tego pasa. No nie, zostanę przy tamtej. Jest cena dobra. A później najwyżej dokupię sobie to. Ale już będzie szerszy promień koszenia. Dobra. Chociaż 75. To mam już. Już bym nie musiał zgarniać tego. Bo od razu po przejechaniu już to robiło swoje. Okej. 75. Zostanie mi 155. Niech będzie tej tak w sumie. Nic więcej na razie. Nie ma żadnych wydatków. Dobra. Biorę. Mam nadzieję, że wypali tu. Wygląda ciekawie. Okay. Dobra. I wykorzystam to mocowanie do przetransportowania tego. Trochę dziwnie może być wyglądać, ale nie chce mi się 10 razy jeździć. Dobra, usłyszymy się później.
teraz kwestia będzie tego, że nie będę mógł podpiąć do John Deere'a przedniej kosiarki. A jeśli chodzi o mojego Gatora, to tylko do tyłu też będę mógł podpiąć, przodu też nie. No i to troszeczkę mam dylemat, bo mi brakuje sprzętu do tego teraz. Co? Nie będę mógł. No to już zrobię. No, brakuje przodu, środka. Że w 19 była jeszcze taka kosiarka, do której można było podłączyć od razu tę przednią kosiarkę i wrzucić to na przykład na sam tył jako jeden zestaw, ale niestety w tym przypadku się tego nie da. Cały czas myślę, w jaki sposób to rozwiązać. Będzie dało to. Nie, tego w ogóle nie podepnę, bo z tyłu tutaj nie ma tego trzypunktowego zaczepu. Dobra. Czyli wracamy do systemu z wczoraj. Koszenie 3-metrową kosiarką i skrobianie. No cóż, nie wszystko jest piękne i kolorowe, jak to czasem bywa. Trzeba poświęcić jeszcze trochę czasu. Dobra, to ja włączę teraz timelapse. Nie dokończę koszenia. Thank you.
No i tak. Tamto mam skoszone, zbalowane, zrobione. Także zostawię to do dnia jutrzejszego. Jutro będzie wielki dzień ze sprzedażą. To mi się kiszonka, będą jajka. Prawdopodobnie jajka. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. No i może uda się coś kupić w końcu. I z tego, co tam patrzyłem, to jest kusząca propozycja, aczkolwiek nie wiem, czy w to pójdę. Jest kombajn za 139 tysięcy. Oj, wszystko zależy, ile będzie z tej kiszonki. No, zobaczymy. Jak na razie, dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka na dzień następny. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Na razie. Cześć.